Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu Historycznym, w którym dziś chciałbym poruszyć temat nieco śliski, ponieważ temat komunizmu, a więc ustroju, którego propagowanie jest w Polsce prawnie zabronione. Zresztą zdaje się, że słusznie. Ale najpierw udajemy się w podróż. Wyobraźcie sobie młodego chłopca, żyjącego w Jugosławii, a więc tak zwanego Jugola. Może niech nazywa się Bob. Bob przeżywa właśnie swego rodzaju rodzinną tragedię. Otóż jego tragedią jest to, że niestety widzi swojego dziadka, ukochanego dziadzia na łożu śmierci. Wokół dziadka, również starego Jugosłowianina, urodzonego jeszcze przed I światową, zebrała się rodzina, czekają aż dziadek, prawda, kopnie w kalendarz. No i jak to w takich momentach bywa, ów starszy człowiek chce podzielić się ze swoją rodziną, ze swoimi najbliższymi, tymi swoimi doświadczeniami, tym, co zdążył zebrać w ciągu całego swojego życia. Oni na niego patrzą, ten zaczyna im mówić to, cóż dowiedział się w ciągu swojego całego życia. I mówi: widzicie, umarł Lenin, skończył się leninizm. Umarł Stalin, skończył się stalinizm. Na co Bob wybiega z szeregu, rzuca się swojemu dziadziowi na szyję ze łzami w oczach i krzyczy: dziadku, Onanie, nie umieraj! No, umarł Lenin, umarł Stalin. Niestety doktryna pozostała. Jak w ogóle kształtował się komunizm? Jak doszło do tego, że powstała taka ideologia? Czy w ogóle kiedykolwiek w jakimkolwiek państwie komunizm faktycznie funkcjonował? I co do niego doprowadziło? O tym już dzisiaj w plociuchu historycznym. Komunizm i socjalizm to są dwie zupełnie różne rzeczy. To nie jest tak, że można to sobie jakoś tam wymiennie używać. Nie. Czymże to się różni w takim najprostszym pojęciu? Socjalizm to jest doktryna, powiedzielibyśmy, ekonomiczna. To znaczy, wszyscy mają mieć porówno, jeśli chodzi o majątek. Natomiast w komunizmie wszyscy mają być tacy sami i mieć wszystkiego porówno. Absolutnie wszystkiego. Były nawet niektóre takie doktryny komunistyczne, które mówiły, że dzielić należy się wszystkim łącznie z dziećmi, kobietami, strojami. Wszystko ma być wspólne. To jest właśnie komunizm. Ale zaczęło się od socjalizmu oczywiście. Zaczęło się od grup, które żyły na modłę socjalistyczną i to żyły bardzo dawno temu. W XIX wieku były takie badania, które wykazały, że ludy zbieracko-łowieckie, te ludy, które żyły sobie gdzieś tam w paleolicie, w mezolicie, w epoce kamienia, żyły w pełnej komunie, wręcz w socjalizmie. To znaczy, oni mieli wszystko takie samo, wszystko używali, czy wszystkie narzędzia należały do ogółu, do grupy. No, okazało się, że to jest jawna bzdura, ponieważ już w epoce kamienia zaczyna się rozwarstwienie społeczne, ekonomiczne. Mamy tych ludzi, których gdzieś tam pochowano praktycznie bez niczego. Te dary grobowe były bardzo skromne, szczególnie w młodszej epoce kamienia. To widać, a są ludzie, których pochowano w ogromnych grobowcach z wielkimi darami grobowymi. Weźmy faraonów na przykład. Czy weźmy wodzów plemion kultury pucharów lejkowatych. To bardzo ciekawa kultura, tak zwane polskie piramidy. Opowiemy sobie o tym kiedyś. Jednak faktycznie ludy epoki kamienia, te podstawowe wioski czy osady, podstawowe plemiona, żyją w czymś, co można nazwać dzisiaj socjalizmem. To znaczy, takiej osady, gdzie żyje 20-30 osób, nie stać na to, bo nie może być na to stać, żeby każda z rodzin tych podstawowych miała swojego woła na przykład, którym będzie obrabiała pole. Nie mogło być takiej sytuacji, że każdy gdzieś tam trzyma sobie świnkę, krówkę, kilka owieczek, kilka kózek. To jest całkowicie niemożliwe. Zazwyczaj stada
są, co widać nawet dzisiaj w niektórych kulturach nomadycznych, stada są wspólne. Mamy wspólne stado, którym się opiekujemy. Czyli przekładając to na tą nowomowę socjalistyczną, środki produkcji, no bo krowa jest środkiem produkcji mleka, krowa jest środkiem produkcji mięsa czy sera. Te środki produkcji są wspólne. Ponieważ te społeczeństwa są na tyle prymitywne, że inaczej się po prostu nie da. Innymi takimi społeczeństwami, które chciałyby być może żyć w socjalizmie, są społeczeństwa starożytne. I tutaj przychodzi na myśl pewna wizja Platona. Otóż ów Platon stworzył sobie pewne dzieło, które nazwał państwo. Otóż w tym państwie opisuje ideę społeczno-gospodarczo-polityczną, gdzie wszyscy właśnie mają porówno. W państwie Platona miało być, no, tak jak w wymarzonym państwie niektórych dwudziestowiecznych komunistów. Natomiast o krok, czy nawet kilka kroków dalej, poszedł niejaki Thomas Morus, angielski myśliciel, który to stworzył dziełko, w którym opisał pomysł na utworzenie, czy stworzenie właściwie, państwa o nazwie Utopia. Utopia miała być wyspą, na której znajdowałyby się miasta, wsie, ale w każdym razie w Utopii żyliby ludzie, którzy wszystkiego mieli porówno. Otóż ludzie w Utopii mieli pracować tyle, ile byli w stanie, jednocześnie mieli mieć dokładnie tyle samo, ile sąsiad. Ba, to już jest komunizm, ponieważ oni mieli ubierać się w dokładnie takie same ubrania. Wszystkie domy miały być takie same. Wszystko, absolutnie wszystko miało być jednakowe. Coś jak, nie wiem, kto oglądał, jak w filmie Equilibrium mniej więcej z Christianem Bale'em bodajże. Kurwa, katastroficzny film, ale jak zaczniesz, to nie możesz przestać oglądać. To wymyśla Thomas Morus w wieku XVI. Co ciekawe, tamtejsza władza czy tamtejszy król, czy władca, książę, tam miał być książę, miał mieć władzę nie nieograniczoną, ale jednocześnie o wszystkim mógł decydować. To już w XVI wieku w dziełach Thomasa Morusa przejawia się, gdzieś tam zaczyna świtać pomysł na gospodarkę centralnie planowaną. Na to, żeby w tej utopii, oczywiście to nie była jakaś wizja do spełnienia, to były tylko teoretyczne pewnego rodzaju bajania, ale tam Morus opisuje państwo, w którym władca decyduje o tym, co, ile, gdzie, po co, na co i komu wysiać. To już staje się naprawdę, naprawdę groźne. Jeśli chodzi o socjalistyczne formacje czy grupy ludzi, którzy żyli w socjalizmie, no to trzeba tutaj wspomnieć o chrześcijanach. Ci pierwsi chrześcijanie, którzy jeszcze musieli się w Rzymie ukrywać, którzy jeszcze na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej sobie funkcjonowali jako sekty, oni żyli w socjalizmie z kilku powodów. Po pierwsze, z powodów czysto praktycznych. To były niewielkie grupy, które były nieco poza społeczeństwem. Więc gdyby oni się nie połączyli, nie zjednoczyli, to po prostu by nie przetrwali. Było dokładnie tak samo jak z tymi wczesnymi społeczeństwami rolniczymi z epoki kamienia. Ich po prostu było za mało, byli za słabi, żeby od tak żyć każdy sobie. Poza tym, tego żąda od nich Chrystus. Tak? Jeżeli chcesz iść za mną, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i dopiero wtedy możesz za mną iść. Nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego obciążony tym bagażem twoich majątności. Więc oni musieli to wszystko posprzedawać. Jeżeli byli absolutnie goli i weseli, to nie dało się tam żyć inaczej niż właśnie wspólnie. Natomiast w czasach późniejszych już było coraz mniej tych grup,
które w ten sposób mogły i chciałyby żyć. Idee socjalistyczne przewijają się, co oczywiste, no przewijają się w najprzeróżniejszych czasach historycznych, bo socjalizm to nie jest tylko wszystkim porówno, ale socjalizm, konkretnie tam komunizm w wydaniu marksistowsko-leninowskim, chce obalenia struktury społecznej. To znaczy ideą tych komunistów jest walka klas. Tutaj mamy klasę posiadaczy i klasę wyzyskiwanych. I właściwie innych klas być nie musi. Pewne idee związane z komunizmem można dostrzec w buntach niewolników w bardzo, bardzo wielu miejscach na ziemi. Ciekawym przykładem są bunty niewolników w Grecji. Tacy greccy niewolnicy wszczęli bunt. Bunt się udał. Oni się wyswobodzili. Ale cóż zrobili dalej? To nie była dla nich walka klas, żeby wszyscy mieli porówno. Nie, oni po prostu chcieli mieć więcej. Ci niewolnicy, kiedy wyzwolili się spod jarzma swoich panów, założyli nowe miasto, do którego szybciutko ściągnęli innych niewolników, żeby im służyli. No, nie mówię wam to czegoś. Tak samo działali ci rewolucjoniści, ci socjaliści i komuniści, którzy to funkcjonowali sobie, żyli sobie w Rosji po rewolucji. No, ale do rewolucji spokojnie dojdziemy. Pod koniec XV wieku, kiedy zaczęły się pewne rozruchy religijne, w łonie matki kościoła również zaczęły się ruchy socjalistyczne. Zaczęły się ruchy, które dążyły do tego, żeby znieść poddaństwo chłopów, żeby chłop był równy temu panu. Tak jak na zachodzie to mógł być jakiś baron, hrabia, książę, czy po prostu rycerz na terenie ziem polskich. Ci ludzie chcieli absolutnej równości. Chcieli, żeby wszyscy żyli na tej samej stopie. Jeżeli nie materialnie, to przynajmniej prawnie. No bo jeżeli mamy ruchy religijne średniowieczne, średniowiecze właściwie jest epoką chrześcijaństwa. Nie da się rozpatrywać historii chrześcijaństwa czy historii średniowiecza bez historii chrześcijaństwa i odwrotnie. Bóg mówi, że wszyscy są sobie równi. No i to ludzi zaczęło wkurzać. No ale te 15, 16, 17 wieczne ruchy właściwie niewiele przyniosły, jeśli chodzi o ideę socjalizmu. No można by gdzieś tam na siłę nawet tych kozaków zaporowskich z buntów czy wojny chłopskie w Niemczech. Można by gdzieś tam do tego socjalizmu próbować wciskać, ale to nie ma większego sensu, bo tam nie chodziło o socjalizm, tam chodziło również o kwestie polityczne. Tam chodziło o co innego. Pierwsze takie socjalizujące ruchy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, tak jak dzisiaj to rozumiemy, to jest to dopiero rewolucyjna Francja. Rewolucja francuska kojarzy się oczywiście z trzema głównymi hasłami. Wolność, równość, braterstwo. No, jeśli chodzi o braterstwo, równość i wolność, to są właśnie ideały jak najbardziej socjalistyczne. No bo weźmy od początku. Równość. Równość wobec czego? Wobec prawa, wobec Boga, no chociaż rewolucja francuska wobec Boga tak nie bardzo, wobec najwyższej istoty. Ale równość. Każdy ma być równy, jeśli chodzi o stopień zamożności. Każdy ma być równy, jeśli chodzi o stosunek ich do prawa. To jest równość. Wolność również. No, można być wolnym w wolnym kraju. I braterstwo, co też jest pewną formą równości. Rewolucja francuska to jest pierwszy taki przypadek tak naprawdę w dziejach, na dużą skalę przynajmniej, gdzie ludzie często bardzo dobrze wykształceni, ludzie, którzy nawet bez tej rewolucji i tak odnieśliby jakiś tam sukces, opowiadają się za
no, czymś, co nazwiemy później proletariatem, opowiadają się za tymi niższymi warstwami. Dlaczego się tak stało? No, odpowiedzi jest wiele. Stało się tak, no, między innymi dlatego, że mamy już zmiany społeczne. Bardzo szeroko, bardzo, bardzo mocno zakrojone zmiany społeczne. Mamy wreszcie ludzi, którzy nigdy nie parali się fizyczną pracą. Mamy ludzi, którzy zawsze byli takimi niebieskimi ptakami. Takie osoby bardzo często mają tendencję do tego, że no, jeżeli mi tak wszystko łatwo przychodzi, no to taki jest świat, tak? Każdy sobie może żyć pięknie, spokojnie, wolno, równo i bratersko. No a kiedy widzę tych biednych, umęczonych robotników, jakich wykorzystuje ten zły wyzyskiwacz, a ty niedobry wyzyskiwaczu, to aż mi się serduszko kraje. Zauważcie, że tak jest do dzisiaj. Któż działa na rzecz grup lewicowych, lewicujących, wręcz rewolucyjnych? To są ludzie, których przede wszystkim na to stać. Na czele strajków, rewolucji socjalistycznych nie stoją robotnicy, nie stoją ci chłopi, dla których te rewolucje mają walczyć. No ale do tego sobie przejdziemy. Tutaj na czele rewolucji mamy francuskiej, mamy między innymi Robespiera, prawnika. Mamy Dantona, również osoba niezwykle zamożna jak na ruch, który chciał bronić. To też już zaczyna się socjalizm, zaczynają się rewolucje, które już nie tak łatwo będzie zdusić. No bo jeżeli mielibyśmy na szczycie tego ruchu jakiegoś chłopka roztropka, mógłby się tam nazywać najprzeróżniej, te kuźwa, jedno imię, jeden zawód się ciśnie na usta, ale to lepiej nie, to mogłoby być przestępstwo wobec tego człowieka. No to z takim kimś, takiego kogoś się łatwo rozegrać, można nim manipulować, przede wszystkim można go bardzo łatwo przekupić. Słuchaj stary, zrobimy tak, że wygrasz w totka, będziesz miał kasę i se zejdziesz ze sceny niepokonany. Nie ma żadnego problemu, ale jeżeli mamy kogoś, kto ma dobrą sytuację materialną, komu nigdy nie brakowało, kto ma zapewniony byt dla siebie i dla swojej rodziny i na rewolucji może tylko wygrać, no to wtedy już jest ciężko. Bo mamy piramidę wartości. Na samym dnie, na samym dole piramidy, ta podstawowa zależność, podstawowa wartość dla człowieka to jest po prostu życie i przeżycie. Muszę mieć co zjeść, muszę mieć w co się ubrać, muszę mieć dach nad głową. To jest najważniejsze. Dalej są kolejne wartości, tam akceptacji i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu dochodzimy do tego, że ktoś chce dla siebie rozpoznawalności, ktoś chce rządzić. No, rządzić rewolucją jest całkiem fajnie. Zapisze się do historii. Początki tego mamy właśnie w rewolucji francuskiej. No, tak w ogromnym uproszczeniu. Przechodzimy do wieku XIX. Zresztą armia napoleońska była bardzo socjalna. Czy bardzo wolnościowa, liberalna, może tak. Tam to jest pierwsza armia nowożytnej Europy, gdzie oficerem nie zostaje szlachcic, tylko oficerem zostaje się za jakieś tam swoje wybitne umiejętności i osiągnięcia. Ale tak przechodząc dalej, idąc w wiek XIX, mamy pierwszą jego połowę, wreszcie połowę wieku XIX i niejakiego Karola Marksa. Karol Marx, Niemiec, to już źle wróży. Człowiek, który stał się synonimem wręcz, który stał się po prostu bożyszczem
ruchów socjalistycznych, który stał się ich autorem i protoplastą. Człowiek, który pisze dzieła socjalistyczne, które to dzieła do dzisiaj stoją u zarania wielu socjalistycznych i komunistycznych idei. Karol Marx. Karol Marx. Kimże on był? Czym się zajmował? No tutaj jest pewien bardzo ciekawy kazus. Człowiek, który życie poświęcił na ochronę praw robotników, nigdy nie pracował. I nawet nie to, że nie pracował fizycznie. Jak podają źródła, on prawdopodobnie w życiu nie zarobił złamanego feninga, jako że był Niemcem. Utrzymywał go kumpel, utrzymywał go pan Engels, również teoretyk socjalizmu. Prawdą jest, że robotnicy w tym czasie istotnie potrzebowali trybuna. Jest taka powieść, której oczywiście nazwy... Germinal. Powieść o robotnikach, o górnikach z XIX wieku we Francji. Powieść Emila Zoli. Emil Zola był przedstawicielem nurtu, w którym pisano, no po prostu tak jak świat wyglądał. Opisywano go tak, jakim on był. I w Germinal widzimy ogromną nędzę tych robotników. Widzimy pracę za miskę ryżu. Widzimy pracę dzieci, widzimy pracę kobiet, nawet ciężarnych. Widzimy wyzysk tych robotników. XIX wiek, rewolucja przemysłowa, to jest czas, w którym ściąga się ludzi ze wsi do miasta, żeby oni pracowali. Natomiast jeżeli nie ma zagwarantowanych praw pracownika, to dzieje się mniej więcej tak, jak przywożą tutaj do Europy jakichś tam robotników z Azji, z Uzbekistanu i oni muszą sobie tyrać, pracują na czarno i ile dostaną, tyle dostaną. No to dobra wola pracodawcy. Jest taka teoria spiskowa, ale myślę, że w tym kontekście mogę wam o niej powiedzieć, że w okresie komunizmu ściągano do Polski, nawet po komunizmie, ściągano do Polski pracowników z Korei Północnej i oni pracowali za $1 dziennie. Dla nich to były ogromne pieniądze, natomiast dla pracowników, dla pracodawców, dla których oni te jabłka zbierali, no to jest tyle. No teraz dolar ile? 4 zeta niecałe. I tak wyglądał los tych robotników w XIX wieku. Więc faktycznie potrzebowali jakiegoś trybuna, który się za nimi ujmie, który zechce pomóc im walczyć o ich prawa, o ich godne życie. Zdarzył się Marx. No i tutaj trzeba powiedzieć, że idee Marksa wcale nie były takie złe, nie były takie głupie. Oczywiście komunizm w jego wydaniu był bardzo utopijny. Ale on sam nie mógł wierzyć w to, że to, co jest w jego pismach, może się jakkolwiek sprawdzić. To po prostu jest całkowicie niemożliwe. Najważniejszą ideą pism Marksa, czyli w Kapitale, opisuje, żeby nie dochodzić do komunizmu od razu. Ponieważ do komunizmu, czyli do tej wspólnoty wszystkiego, nie da się dojść od tak, na raz. Należy przejść od właściwie feudalizmu przez kapitalizm, kapitalizm zamienić na socjalizm i socjalizmem dopiero dochodzi do komunizmu. A więc na początku zróbmy wyłącznie równość ekonomiczną i dzięki równości ekonomicznej dojdziemy do równości wszystkiego i wtedy wszyscy będą szczęśliwi, ptaszki będą latały, motylki będą ćwierkały, prostytutki będą dziewicami. Jednak
nie pykło. Nie pykło. Co warto zapamiętać z twórczości Marksa, to to, że w socjalizmie jest każdy według możliwości, każdemu według jego pracy, a w komunizmie każdy według możliwości, każdemu według potrzeb. I to pokazuje już całkowicie, że idee komunizmu są nie do spełnienia. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie każdy pracuje, jesteście komunistą, żyjecie sobie w kraju komunistycznym. Pracujecie według swoich możliwości. Akurat dzisiaj moje możliwości są takie, że mogę sobie tutaj do Matero nalać odrobinkę wody, siorbnąć sobie ze smaczkiem yerba mate. Dzisiaj to nie porobię. Dzisiaj to zmęczony jestem. Takie są dzisiaj moje możliwości. Ale z drugiej strony ja mam dzisiaj potrzeby. Ja dzisiaj chcę nowy telewizor. Aż mi te bzdury przez gardło przejść nie mogą, widzicie? Jednak fajnie do czegoś takiego dochodzić. Mniej więcej coś podobnego mamy jeszcze u Tomasza Morusa. Ale sam Tomasz Morus pisze, że idea utopii jest niemożliwa do spełnienia. Dlatego komunizm nazywa się ideą utopijną. Przecież jeżeli każdy pracowałby według swoich możliwości, a otrzymywałby według swoich potrzeb, to od razu rodzi nadużycia. To jest tak jak, weźmy sobie, wyobraźcie sobie młodego chłopca, żyjącego sobie w Związku Radzieckim w latach 20. Nazwijmy owego młodego Rosjanina, jakoś tak po rosyjsku, Bob. Otóż Bob żyje w czasach, kiedy mamy kolektywizację rolnictwa, a więc trzeba ziemię oddać do jakiegoś tam wspólnego wora. Przychodzą do niego urzędnicy i mówią: Bob, a ziemię oddasz? No, jakby trzeba było ziemię oddać państwu, to byś oddał? No, oddałbym. A chałupę jakbyś miał oddać, jakby trzeba było oddać państwu chałupę, to byś oddał? No, oddałbym. A konia byś oddał? No, oddałbym. A kury byś oddał? Nie, kur to by nie oddał. A czemu byś kur nie oddał? A bo kury to mom akurat. Więc no tak by wyglądał ten komunizm. Marx i Engels wydają jedną z dwóch swoich najsłynniejszych prac, czyli te, tam mamy manifest komunistyczny i to, co przed chwilą powiedziałem, ale mi wypadło z głowy. W każdym razie ta druga książka jest wydana w roku 1864. Pierwsza w 1848, w czasie Wiosny Ludów. Również w 1864 roku powołana do życia zostaje pierwsza międzynarodówka. To jest bardzo ważna data, ponieważ międzynarodówka był to organ, który miał zrzeszać proletariuszy wszystkich krajów. Na koniec manifestu Marx pisze takie słowa: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To jest zachęta do tworzenia owej międzynarodówki. Co ważne, komunizm nie może być komunizmem narodowym. Komunizm musi być międzynarodowy. Tak jak międzynarodowy komunizm chciał Związek Radziecki wprowadzić. Tam jest absolutne zaprzeczenie państwu. Dlatego nieważne, czy ty jesteś Niemcem, Szwajcarem, Rosjaninem, Polakiem, Bułgarem, czy kim tamkolwiek innym. Ważne, że masz w serduszku ideę komunistyczną. Chociaż nie wiem, czy komuniści mają serca. To trzeba sprawdzić. Jednak już w tej pierwszej międzynarodówce są tak duże rozbieżności, bo są nurty, które chcą, są nurty całkowicie anarchiczne. To znaczy, my nie chcemy żadnego państwa, nie chcemy niczyjej opieki, nie chcemy ingerencji nikogo w nasz komunizm, my się będziemy rządzić sami. Inni chcą socjaldemokracji. To znaczy, chcą ustroju demokratycznego, ale jednocześnie silnego interwencjonizmu socjalnego.
To znaczy po prostu równości i państwowej pomocy. Mamy różne inne nurty, więc pierwsza międzynarodówka bardzo szybko się rozwala. Kiedy jeszcze międzynarodówka funkcjonuje, a więc w roku 1871, mamy do czynienia z pierwszą na świecie w pełni socjalistyczną rewolucją, bądź komunistyczną, czy komunardową, można by powiedzieć, mowa ponieważ o komunie paryskiej. Mamy drugą połowę wieku XIX. Niemcy się jednoczą. Niemcy się jednoczą i mamy konflikt francusko-pruski. Oczywiście Francja ten konflikt przegrywa go do tego stopnia, że Napoleon III dostaje się do niewoli. Jednak cały czas pod bronią zostaje sporo żołnierzy, między innymi zostaje Gwardia Narodowa w Paryżu. Tych gwardzistów było nawet kilkadziesiąt tysięcy. Oni byli świetnie uzbrojeni, byli dobrze wyposażeni, ale niestety byli kiepsko wyszkoleni. No i to nie było regularne wojsko, tylko to był taki, można by powiedzieć, nasz dzisiejszy WOT. To znaczy, to byli po prostu chłopy oderwane od pługa, którzy od po prostu w tej gwardii się znaleźli. Oczywiście no, w naszym WOT-cie są dzisiaj ludzie, którzy się tam zgłaszają sami, to naprawdę fajna inicjatywa. Natomiast jeśli chodzi o Gwardię Narodową Francuską, było zupełnie inaczej. Ci gwardziści zaczęli szumieć, no bo Francja, potężny kraj, państwo, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu dało solidny wpierdziel wszystkim państwom w Europie. Dawało wpierdziel Anglikom, Austriakom, Niemcom, Prusakom, Rosjanom. Mieliśmy Napoleona. I tutaj ta wielka Francja przegrywa z jakimś kuźwa Prusakiem, jakimś tym dynksem na kasku, bez sensu zupełnie. Więc zaczęli szumieć. Jak zaczęli szumieć, to ówczesny prezydent Francji odebrał im artylerię, tak na wszelki wypadek, tak, oddajcie te zabawki. I to wtedy było dla nich sygnałem, że będą chcieli ich pacyfikować. Więc co bardziej niepokornych rozstrzelali i przejęli władzę w Paryżu. Zaczęła się tak zwana Komuna Paryska. Komuna Paryska działała bardzo szybko i pokazała, jak na Zachodzie wyglądałaby rewolucja proletariatu. Otóż wyglądałaby dokładnie tak samo, jak wyglądała kilkadziesiąt lat później w Rosji, która zmieniła się w Związek Sowiecki, później Radziecki. Mamy wojnę z Kościołem. Całkowite oderwanie Kościoła. Kościół jest nacenzurowany. Wprowadzenie ślubów państwowych, niekościelnych. Wrócili nawet do kalendarza, który był wprowadzony w czasie rewolucji francuskiej. Zaczęto niszczyć pomniki, zaczęto robić różne dziwne rzeczy. Przede wszystkim zaczęły się walki. Nie tylko z... No bo oczywiście sama Komuna Paryska tylko w Paryżu się rozgrywała. Walki wewnętrzne, walki zewnętrzne z tymi wojskami francuskimi legalnymi. Komuna Paryska funkcjonuje dość krótko. Funkcjonuje od 18 marca do 28 maja 1871 roku, więc krótko. Mimo to do piachu idzie kilka tysięcy ludzi. Komuna Paryska daje zielone światło, daje inspirację spiskowcom, którzy chcą później wprowadzić rewolucję w Rosji. Między innymi Leninowi. Sam Lenin oczywiście nie był jakoś super poważany, znany i lubiany w Rosji od razu. Ścierały się jeszcze przed rewolucją październikową, która, jak sama nazwa wskazuje, wybucha w listopadzie. Jeszcze przed rewolucją lutową, która, jak sama nazwa wskazuje, wybucha w marcu. Tu mamy taką rozbieżność, ponieważ przed rewolucją tą październikową Rosjanie posługują się jeszcze kalendarzem juliańskim,
Natomiast my dziś posługujemy się kalendarzem gregoriańskim. Tam jest różnica właśnie tych kilkunastu dni. Czyli mamy kalendarz starego stylu i nowego stylu. Otóż jeszcze przed rewolucją bardzo ważną osobą, jeśli chodzi o o socjalizm w Rosji, jest Grigori Plechanow. Plechanow jest właściwie socjaldemokratą, a więc on chce powolnego wprowadzania tej równości, on chce właściwie unowocześnienia państwa rosyjskiego, on chce odejścia od tych starych zasad samodzierżawia. No, oczywiście samodzierżawia już nie ma od lat 60., ale pewne nawyki pozostały. On chce, żeby tym ludziom żyło się lepiej, natomiast, no i to są mienszewicy. Natomiast bolszewicy pod wodzą Lenina chcą odwrócenia wszystkiego. Oni chcą tego właśnie, co stało się po rewolucji. Tylko, że skąd nazwa jeszcze, bo to istotne. Mienszewicy to jest mniejszościowcy, bolszewicy są większościowcy. Ale nie chodziło o to, że mienszewików było mniej, bolszewików było więcej i dlatego wygrali. Nie. Mienszewików było sporo więcej niż bolszewików, ale nazwa jest dlatego, że oni chcieli mniejszych zmian. Bolszewicy chcieli więcej, zmian zakrojonych na większą skalę, dlatego byli bolszewikami. Jednakowoż w Rosji był potężny problem, jeśli chodzi o wprowadzenie marksizmu, leninizmu w życie. Chodzi o to, mamy dwa powody główne. Przede wszystkim w Europie Zachodniej tą warstwą proletariacką są robotnicy. I to robotnicy mają tam wszczynać rewolucję. Rewolucja właściwie była opisywana jeszcze przez Marksa i Marks pisze do robotników o możliwościach zmiany życia robotników właśnie. W Rosji, w imperium, tych robotników nie ma dużo. To nie jest kraj, który jest mocno zindustrializowany. Najwięcej przemysłu jest w Królestwie Polskim, w Kongresówce. Jednak tam, co pokazuje rewolucja 1905 roku, nie walczy się o socjalizm, walczy się o wolność. To też ciężko z tymi robotnikami w Rosji kombinować. Dlatego Lenin stawia na chłopów. Nie mamy już robotników, którzy mają wszcząć rewolucję, mamy robotniczo-chłopską Armię Czerwoną. Więc ten problem da się obejść. Co jest trudniejsze? Robotnicy zawsze są w większej grupie, więc łatwiej ich podburzyć. Chłopi są bardziej rozproszeni. Przede wszystkim chłop, żeby iść na rewolucję, iść na barykady, iść się strzelać z żołnierzami, no to musi odejść od swojego pola. A robotnik ma po prostu mniej do stracenia. Szczególnie taki XIX-wieczny. Kolejnym problemem jest to, że, tak jak wam powiedziałem, Marx bierze pod uwagę model przejścia przez ten feudalizm do kolejnych ustrojów, czyli do kapitalizmu, z kapitalizmu do socjalizmu, z socjalizmu do komunizmu. Natomiast w Rosji nie ma kapitalizmu. I Plechanow, ten jeden z liderów mniejszewików, chce wprowadzenia jeszcze tego kapitalizmu, żeby ci ludzie się ubogacili, żeby było z czego w ogóle rozdawać. Natomiast Lenin twierdzi, że nie, my se przeskoczymy. I tak przeskoczyli przez miliony grobów późniejszych. Jednak, jak wiemy, jedynym krajem, w którym wprowadzono realny socjalizm, który był pierwszym krajem socjalistycznym, jest radziecka Rosja. Jest kraj, który przewodził Związkowi Radzieckiemu. Zaczęło się od strajków. A więc rewolucji lutowej, odsunięcia cara od pełnienia pełnej władzy. Wprowadzono większą władzę Dumy, czyli niższej izby parlamentu.
Ogólnie odbyło się to tak, że najjaśniejszy pan, car, słoneczko prawosławne, w czasie, kiedy zaczyna się robić bardzo źle na frontach I światowej, w której Rosja uczestniczy i Rosjanie chcą zaprzestanie działań wojennych, wyjeżdża do kwatery dowodzenia bliżej frontu. W Piotrogrodzie, czy w Petersburgu jeszcze wtedy, rozpoczynają się strajki. Te strajki trwają. Zaczynają się 22 lutego starego stylu, 7 marca nowego stylu, kiedy car wyjeżdża. 23 lutego, czyli 8 marca, Dzień Kobiet, mamy eskalację tych strajków. Wychodzą robotnicy na ulicę Petersburga. No, tak się złożyło, że akurat metalowcy byli najbardziej tam skuteczni i zdeterminowani. No, jak ktoś cały dzień słucha Iron Maiden, tak to jest. Oj, to suche było, to suche było. To trzeba przepić. Natomiast prawdziwa eskalacja to 27 lutego, parę dni później, kiedy żołnierze dołączają się do strajków. Tego samego 27 lutego powołuje się komitet tymczasowy Dumy i kolejnego dnia, to dzieje się bardzo szybko, powołuje się wybory, czy odbywają się wybory Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Tam, no właśnie, wybiera się tych delegatów do Dumy. Właściwie wszystkie te gremia, które wybierały tych swoich przedstawicieli, wybierają ludzi bardzo postępowych, wybierają socjaldemokratów, wybierają tych ludzi, którzy są gwarantem swego rodzaju postępu. Tylko 10% to są tam bolszewicy, eserowcy, ogólnie to skrzydło rewolucyjne. Więc to pokazuje, jak małe poparcie mają owi bolszewicy. W czasie całej rewolucji lutowej ofiary to 1300 do 1400 osób, zmarło z tych 149. Ofiary całej rewolucji lutowej, odsunięcia cara od władzy, ogromnej zmiany w Rosji dało się pochować na jednym pogrzebie. Natomiast ofiary rewolucji październikowej, późniejszej, tej wywołanej przez Lenina, przez bolszewików, no nie dałoby się pochować w pogrzebie, nawet gdyby ten trwał 10 lat. To pokazuje, jak zbrodniczym systemem jest komunizm. Ponieważ nie da się sprawować w komunizmie rządów inaczej niż silną ręką, bo komunizm oznacza zabieranie ludziom ich własności, na którą przez lata ciężko pracowali, co z oporem się dzieje. Dochodzimy do momentu, kiedy mamy rewolucję październikową, kiedy mamy strzały ze słynnej Aurory, ale myślę, że to jest temat na zupełnie innego vloga. To jest temat na vloga, w którym poruszymy sobie samą rewolucję październikową, kiedy poruszymy sobie konflikt domowy w Rosji, no a być może poruszymy sobie również temat konfliktu polsko-bolszewickiego w 1919-21 roku, a na dzisiaj to tyle. Jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, proszę Was o komentarze, miłe najlepiej, no i proszę Was o udostępnienie, ponieważ warto znać historię komunizmu i socjalizmu, no między innymi po to, żeby nie wygadywać niektórych głupot, które niektórzy wygadują, i przede wszystkim, żeby ludzie wiedzieli, dlaczegoż działo się tak, a nie inaczej, i dlaczego do dzisiaj dzieje się tak, a nie inaczej. Każdy niech sobie to przemyśli, jak tam chce. Napiszcie przede wszystkim w komentarzu, gdzie chcielibyście wysłać Boba w kolejną podróż. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć, hej, pa.